I druga część konferencji prasowej przed nami. Z nami jest trener gospodarzy Maciej Skorża. Dobry wieczór, trenerze, i od razu poproszę o komentarz do meczu. Dobry wieczór Państwu. No zdecydowanie to był najtrudniejszy nasz mecz w tym sezonie. Pogoń jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną z wieloma zawodnikami o wysokiej jakości. I ten mecz miał różne fazy, różne momenty. Pierwsza połowa zdecydowanie, myślę, na korzyść Pogoni. My nie potrafiliśmy w wielu momentach założyć skutecznego pressingu. Pogoń dosyć łatwo operowała piłką w środkowym sektorze boiska i ten obraz nie był najlepszy. Także ta pierwsza połowa, mimo tam jakichś naszych przebłysków, ta kontra mogła być lepiej rozegrana, może po stałym fragmencie Pogoni, ale generalnie to nie był obraz gry, jaki bym chciał widzieć w tej pierwszej połowie, dlatego w przerwie zmiana, wszedł Pedro Tiba, zagraliśmy troszeczkę inaczej w środku pola i powoli odzyskiwaliśmy kontrolę nad tym meczem. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, szczególnie tej João Amarala, bo gdybyśmy wtedy zdobyli tą bramkę, być może mielibyśmy szansę, większe szanse o to, żeby powalczyć o zwycięstwo, a tak ten mecz potoczył się zupełnie dla nas w sposób taki nieprzewidywalny. Po tej czerwonej karcie Kwekwe Szkiriego mocno się cofnęliśmy i tutaj Pogoń zaczynała być coraz groźniejsza. Fajną zmianę, myślę, dał Kamil Grosicki. Widać jakość, spokój u tego zawodnika. Miał duży udział przy tej bramce i no i niestety straciliśmy bramkę po bardzo ładnej akcji Pogoni, po ładnym rozegraniu. No i tutaj słowa uznania dla zespołu, że potrafiliśmy jednak odpowiedzieć takim zrywem, takim charakterem na tą sytuację, że w ostatniej chwili Pedro Tiba, który dał bardzo dobrą zmianę, który naprawdę zagrał, uważam, super tą drugą połowę i jeszcze podkreślił to tak ważną bramką. Także tutaj słowa uznania dla zespołu, że pokazali charakter, że do końca wierzyli w to, że przynajmniej ten jeden punkt dzisiaj zdobyliśmy. Także tutaj biorąc pod uwagę całokształt, cały obraz tego meczu, możemy być dzisiaj umiarkowanie zadowoleni z tego punktu, z tego, że w końcówce udało nam się do remisu doprowadzić. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze, oddaję głos Państwu. Dzień dobry wieczór trenerze, Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski. Ja chciałbym zapytać, czy nie kusiło zmienić wcześniej Kwekwe Szkiriego, bo tak już tutaj rozmawialiśmy i też kibice przypominali, że to taka podobna sytuacja jak na meczu Euro 2020. Polska-Słowacja. Paweł Sosa nie zmienił, pan też nie zmienił, no i taka, no chyba głupia ta kartka. No, panie redaktorze, po fakcie to zawsze można tutaj się mądrzyć, prawda? Owszem, my braliśmy to pod uwagę, bo Nika generalnie był przewidywany maksymalnie na 70 minut gry w tym meczu i ten faul nastąpił dosłownie wtedy, kiedy ze sztabem uzgadnialiśmy zmianę i czekaliśmy na reakcję sędziego. Niestety druga żółta kartka, czerwona w efekcie i musieliśmy tutaj no, zmieniać nasz plan. Oczywiście, no, gdybyśmy zmienili wcześniej, nie doszłoby do tej sytuacji, ale z drugiej strony no, też patrzę na to, że Nika to jest zawodnik, który ma międzynarodowe doświadczenie, to nie jest zawodnik, który ma naście lat, tylko no, też można tutaj wymagać od zawodnika w takiej sytuacji troszeczkę chłodniejszej głowy i mimo tego, że ten mecz był bardzo, myślę, taki kontaktowy, pełen starć, pełen takich walk o piłkę na pograniczu faulu, no to można było chyba w tej sytuacji troszkę inaczej się zachować. Dopytać o tą końcówkę, bo przynajmniej ja miałem wrażenie, że dawno nie widzieliśmy takiego Lecha, który właśnie mimo przeciwności losu walczył do końca o ten punkt, to się udało i też miałem takie spostrzeżenie, że ławka bardzo żyła i czy pan jest taki zadowolony po tym meczu z takiej przemiany mentalnej właśnie zespołu. To, o czym też mówiliśmy w poprzednim sezonie, czego czasami brakowało. Tak, powiem panu szczerze, że to jeden z elementów, który najbardziej mnie cieszy, jeden z efektów naszej pracy, który udało się uzyskać, że
Mimo tak szerokiej kadry, mimo tego, że wielu zawodników jest no, niezadowolonych, wciąż potrafimy utrzymać taką pozytywną energię w środku, w szatni, na ławce. To było widać dzisiaj i to uważam, że tutaj naprawdę nasi zawodnicy wykonują świetną robotę, szczególnie ci z ławki rezerwowych. Dzisiaj weszli na boisko, pomogli po raz kolejny, także tutaj naprawdę no, oby nam się to udało dalej tak utrzymywać, bo już kolejni zawodnicy za chwilę dołączą do nas, także ta kadra będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, konkurencyjna i na pewno to jest wyzwanie dla zawodników, dla mnie jako trenera, dla całego sztabu, także musimy umiejętnie zarządzać tym, ale jeżeli chcemy osiągnąć nasze cele, jeżeli chcemy włączyć się o walkę o najważniejsze trofea w tym sezonie, to nie możemy tutaj, jeżeli chodzi o aspekt mentalny, sami sobie strzelać samobuja. Także liczę na dojrzałość tej grupy. Na razie naprawdę mogę w samych superlatywach się wypowiadać na temat reakcji zawodników na te niekorzystne dla nich sytuacje, także oby tak dalej. Chciałem zapytać o zmianę ustawienia, bo przynajmniej my tutaj mieliśmy okazję zobaczyć chyba pierwszy raz Lecha w dłuższym takim okresie w ustawieniu 1-4-3-3. Jak się panu podobało, że tak powiem, to ustawienie i czy widzi pan tutaj też progres Lecha, bo mówił pan o elastyczności taktycznej zespołu? Tak, ja się bardzo cieszę, że mam taką możliwość, żeby zmieniać to ustawienie, że mamy na ławce zawodników i możemy to płynnie zrobić dzisiaj. Nam to wyszło dosyć dobrze, bo obraz meczu uspokoiliśmy i tak jak powiedziałem, zaczynaliśmy coraz bardziej kontrolować ten mecz w drugiej połowie po tym zmianie ustawienia, także jest to na pewno ciekawe rozwiązanie, które będziemy w przyszłości stosować. Dobry wieczór, panie trenerze. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Mam takie pytanie. Pedro Tibie na razie pan nie będzie już sadzał chyba na ławce rezerwowych. Przepraszam, jeszcze raz. Pedro Tibie nie będzie pan już sadzał na ławce rezerwowej. No, jeżeli Pedro z ławki będzie tak dobre zmiany dawał, to może to jest jednak recepta. Nie, oczywiście żartuję. Każdy mecz ma swoją historię, ma swój plan taktyczny i tutaj po prostu patrzymy na to przede wszystkim i dobieramy zawodników pod kątem tego, z kim gramy. Natomiast Pedro dzisiaj no, naprawdę słowa uznania za to, co dał drużynie wchodząc z ławki. Także nie tylko ta bramka, ona była taką wisienką na torcie, ale cała gra jego, te mnóstwo odbiorów w środkowej strefie, świetne podania. Także naprawdę to chyba był najlepszy Pedro Tiba w tym sezonie. Dobry wieczór, trenerze. Mateusz Jarmusz, Gazeta Wyborcza. Przed meczem mówił trener, że mecz z Pogonią jest takim pierwszym z dwóch egzaminów. Teraz starcie z Pogonią, później z Rakowem. I jak sam trener zwrócił uwagę, dzisiejsze spotkanie miało różne fazy. Na początku to Pogoń dominowała, później wy odzyskaliście kontrolę nad meczem. I gdyby tak zebrać ten cały mecz do kupy, to jak by pan ocenił ten egzamin? Czy bardziej na gorąco ocenia pan, że są małe niedociągnięcia pana pomysłu na Lecha Poznań, jak ma grać, czy jeszcze jest dużo pracy przed zespołem? No, są duże niedociągnięcia. Dzisiejszy mecz obnażył nas w wielu fazach i no, z drugiej strony ja się spodziewałem tego, bo graliśmy dzisiaj przeciwko naprawdę świetnie zorganizowanej drużynie. Kostar Uniajcz świetnie taktycznie poukładał ten zespół i to jest grupa, która gra ze sobą już dosyć długo. My jesteśmy na początku naszej drogi i ta różnica w tych automatyzmach była w pewnych fazach gry bardzo widoczna na korzyść Pogoni i tutaj to mi daje dużo do myślenia. Spodziewałem się, że w tym aspekcie Pogoń będzie lepiej wyglądała od nas, ale myślałem, że będziemy umieli zneutralizować w pewien sposób poczynania Pogoni. Nie udało nam się, to też się zastanawiam nad tym, czy dzisiaj ten mikrocykl nam dobrze wyszedł, jeżeli chodzi o motorykę, bo troszkę mi zabrakło takiego dynamicznego, agresywnego podejścia w tej fazie wysokiego pressingu. Dosyć szybko drużyna, że tak powiem, zmęczyła się w tej fazie gry i to mi daje do myślenia. Także tutaj na pewno później już taki łańcuszek błędów, złe ustawienie i no, tutaj naprawdę był moment, że Pogoń bardzo mocno dyktowała warunki gry. To widzę, że chyba wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.